Proszę Państwa, ojciec tu wspomniał, mój poprzednik, tytuł też książki promowanej nawiązuje do badań księdza profesora. Ksiądz profesor zwracał uwagę na oryginalność chrześcijaństwa na tle innych religii. I w książce, która ma podobny tytuł, wydanej ponad 20 lat temu, Chrześcijaństwo wśród religii, są zamieszczone artykuły księdza profesora Tadeusza Dajczera. Jeden z tych tekstów mówi właśnie o tej specyfice oryginalności chrześcijaństwa. Kiedyś mówiło się w teologii o absolutnym charakterze chrześcijaństwa. Autor, ksiądz profesor Tadeusz Dajczer, zwraca uwagę na kilka takich cech charakterystycznych chrześcijaństwa, ukazujących wyjątkowość chrystianizmu, drogi Jezusa Chrystusa. Pierwsza cecha, pierwszy taki czynnik wyróżniający chrześcijaństwo na tle innych, to tło jest też bardzo ważne, też bardzo dziękuję mojemu przedmówcy, że zwrócił uwagę na istotę też tła, kiedy o czymś mówimy. Tym pierwszym takim rysem jest odmienność transcendencji i immanencji. Nie ma znaku równości. Religie świata, niektóre, szczególnie Dalekiego Wschodu, w pewnym momencie swojej refleksji stawiają znak równości. Człowiek równa się Bóg i właściwie my jesteśmy jakby ubóstwieni, nie ma tej granicy ontologicznej. W chrześcijaństwie jest bardzo wyraźna granica ontologiczna, co wcale nie oznacza, że jest jakaś przepaść, bo przecież Jezus Chrystus, to jest druga cecha, też wskazana przez księdza profesora, zbliża niesamowicie człowieka w sposób wyjątkowy do Boga. To też jest coś specyficznego. W innych religiach świata nie mamy takiego przykładu, takiego wzoru kogoś, kto staje się Emanuelem. Trzecia cecha, też podkreślona przez księdza profesora, to Kościół jako narzędzie zbawienia, jako środowisko zbawienia, jako sakrament zbawienia całej ludzkości. Dlatego głęboko przez nas przeżywana tajemnica Kościoła czyni nas wszystkich bliskimi ludzi, którzy Kościoła nie przyjmują. Z racji na to, że Kościół jest jakby, prawda, dla nich darem, narzędziem zbawienia. Ale też zwraca uwagę ksiądz profesor Dajczer na jedną wyjątkową też cechę, oryginalną cechę chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo bardzo wyraźnie proklamuje miłość nieprzyjaciół. To jest oryginalność, wyjątkowość chrześcijaństwa. Mamy dane przez Jezusa Chrystusa przykazanie miłości nieprzyjaciół. Proszę Państwa, od już pewnego czasu ja swój wykład, moją refleksję dedykuję albo osobie, albo osobom. Mój wykład teraz, który za chwilę odczytam, chciałem zadedykować tym, którzy są nieprzyjaciółmi księdza profesora Dajczera. Przecież to jest jak najbardziej ewangeliczna prawda. Skoro chrześcijaństwo mówi o miłości nieprzyjaciół, to dedykuję moją refleksję nieprzyjaciołom księdza Tadeusza Dajczera, których ufam jest mało, coraz mniej, których wierzę wkrótce nie będzie wcale. A że czasami moje słowa spełniają się, aż się boję cokolwiek wypowiadać, tu się nie boję, tu jestem pewny. Ci nieprzyjaciele, którzy są jeszcze dzisiaj, jutro już ich nie będzie. Proszę Państwa, z całym przekonaniem i odpowiedzialnością za moje słowo mówię to. Zresztą codzienną moją poranną modlitwą ogarniam ludzi, no przyznam, trochę intymnej jakby tajemnicy ujawniam. Rano, kiedy obudzę się, to moją modlitwą ogarniam wszystkich, których poprzedniego dnia spotkałem. Jutro rano będą Państwo ogarnięci moją modlitwą. Nie wstydzę się tego. Niektóre twarze zapamiętam i przywołuję z metra, z ulicy, z kościoła, ale też przywołuję tych, których ja ich nie obdarzam nienawiścią. Tych, którzy mnie nienawidzą. Skoro w Ewangelii Pan Jezus o tym mówi, więc nie fantazjuje, tylko mówi o realnej sytuacji życia. A zatem zadedykowałem moją refleksję i proszę Państwa, przychodzę do tekstu z ogromną nadzieją, ufam ogromnie, bardzo ufam mądrości przysłowia ludowe mają wielką mądrość. Księdzu biskupowi nie udało się być po raz drugi. Do trzech razy sztuka. Za trzecim razem ksiądz biskup będzie z nami i proszę przekazać mojemu dawnemu podwładnemu z katedry, bo byłem kierownikiem, kiedy ksiądz Rafał Markowski pracował, a dzisiaj mojemu biskupowi
kiedy jestem diecezjaninem przez jeden dzień w tygodniu czy dwa, przyjeżdżając z Dalekiego Wschodu, z Lubelszczyzny do pracy już ćwierć wieku do Warszawy. A zatem za trzecim razem ksiądz biskup na pewno z nami będzie w sposób taki z duszy i ciała, nie tylko duchowo. Tak, a teraz zgodnie z tym, wzruszające są te zdjęcia z okularami, proszę Państwa, bardzo wzruszające. Ja mam pewne takie doświadczenie też pracy w muzeum, byłym obozie koncentracyjnym na Majdanku. Okulary mnie zawsze wzruszały, które były wyeksponowane. Jest coś, coś jest wpisanego w okulary, tak jak buty i okulary mówią o człowieku bardzo. A zatem teraz już do tekstu, już nie improwizuję, czytam to, co napisałem. Księdza Tadeusza Dajczera, nauka i świadectwo krzyża. Bądź dla mnie wszystkim, a mnie, żeby nie było. Ty, Jezu, obecny w Eucharystii. Ksiądz profesor Tadeusz Dajczer, 5 września 2009 rok. Zmarł 8 września 2009 rok. Słowa wypowiedziane kilka chwil przed śmiercią. Życie każdego człowieka wpisane jest w krzyż Jezusa Chrystusa. I chociaż ono w wymiarze doczesnym nieuchronnie przemija, to krzyż Zbawiciela trwa niezmiennie. Chcąc poznać siebie samego oraz innych ludzi, stanąć należy świadomie przy krzyżu Pana. Krzyż ten wyrasta na Golgotach życia poszczególnego człowieka, zmagającego się o zachowanie wartości swojego człowieczeństwa. Te góry poniżenia, cierpienia, męki skupiają się w jedynej Golgocie, górze zbudowanej przez grzechy wszystkich osób ludzkich, każdego czasu, każdego miejsca, każdej kultury, każdej religii, również niechrześcijańskiej, również tej, która neguje chrześcijaństwo. Te góry utworzyły Golgotę na przedmieściu świętego miasta Jeruzalem. I do tych gór dążą, zmierzają nasze góry, naszego cierpienia. Cała ludzkość przynależy i przyporządkowana jest do jedynego krzyża. Do tegoż krzyża przynależą i przyporządkowani są wszyscy ludzie, stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Krzyż Jezusa stanowi ramę, w której obraz ten i podobieństwo najpełniej się objawia, ujawnia, przedstawia. Ksiądz Tadeusz Dajczer, duchowy przewodnik licznych wiernych, był ojcem dla wielu osób chcących świadomie i odpowiedzialnie traktować swoje dzieciństwo Boże. Niósł przez całe życie krzyż swój, zakorzeniony w krzyżu Jezusa Chrystusa. Taka jest dola każdego ochrzczonego, wpisanego mocą inicjacji chrzcielnej w życie, mękę i śmierć Pana oraz w doświadczenie cierpiącego, ukrzyżowanego i wciąż krzyżowanego Kościoła. Rozważania o wierze, kilkakrotnie tu przez nas przywoływane, jak też inne teksty, zanim zostały spisane, rodziły się w sercu księdza Tadeusza Dajczera. Były zapisem nauki i świadectwa wiary inspirowanej, próbowanej krzyżem. Nauka krzyża i świadectwo krzyża, i tak przedstawię moją refleksję w tych punktach, które są wpisane też w tytuł wystąpienia. Nauka krzyża i świadectwo krzyża były nierozłączne w biografii tego przewodnika w drodze do prawdy. Uczony ten był jednocześnie męczennikiem wiary. Greckie pojęcie martyr wskazuje na świadka męczennika. Wiara pokorna, ufna, bezgranicznie przeniknięta umiłowaniem woli Bożej jest męczeństwem. Areny męczeństwa, czyli miejsca świadectw wiary w ciągu dziejów świata się zmieniają. Fenomen wierności Bogu, Chrystusowi, Ewangelii, Krzyżowi pozostaje niezmienny. Tytuł dzieła Pasja Wiary i Eucharystii z podtytułem o dziełach i o osobie księdza profesora Tadeusza Dajczera, Warszawa 2013. Jeżeli nie wszystko, to na pewno wiele mówi. Pasja to wszakże męka, to krzyż Jezusa Chrystusa. Słowo to też wracało kilkakrotnie dziś w czasie naszego spotkania. Zwieńczeniem pasji przeżywanej razem z Jezusem Chrystusem zawsze jest zmartwychwstanie. Przez pryzmat krzyża nasz uczony postrzegał świat w ogóle i go odczytywał. Widział przebiegające w nim procesy, reflektował świat innych religii, które skupione na kosmicznym wymiarze życia
nie znały czy nie rozumiały krzyża, bądź też go odrzucały, czy chciały złamać, połamać. Nauka krzyża. Nauka krzyża, którą codziennie przez swoje życie kapłańskie, nasz kapłan niezłomny, 13 grudzień to też dzień, w którym pamiętamy o kapłanach niezłomnych, wpisanych w najnowszą historię Polski. Nasz kapłan niezłomny. Dla mnie tą niezłomnością był opór wobec pokusy chwały, ale chwały demonicznej ostatecznie za cenę zdrady wierności Polsce, kiedy był, dowiedzieliśmy się z tego filmu, kuszony, ażeby podjąć współpracę z reżimem antyludzkim, do którego jakby celem głównym było złamanie krzyża. Kapłan niezłomny. Dzisiaj o tych wszystkich kapłanach pamiętać trzeba. Przez swoje kapłańskie życie zgłębiał krzyż. Nauka krzyża usposobiała jego serce do heroicznej wierności temu, który został w Eucharystii ukrzyżowany. W świetle nauki krzyża, w której nie ma cienia niedopowiedzenia, postrzegał fenomen życia każdej osoby. Krzyż Jezusa rzucał światło na serca tych, którzy poprosili Ojca Tadeusza o prowadzenie na drogach codzienności bądź wyprowadzania z labiryntów zagubienia się w sobie. Mądrość krzyża, jego naukę może wiernie i odpowiedzialnie głosić tylko ten, kto sam jest uczniem krzyża. Nie musi krzyczeć i mówić, że jestem uczniem krzyża, ale to widać po mądrości krzyża, którą ktoś głosi, o której świadczy. Był uczniem krzyża ksiądz Tadeusz Dajczer każdego dnia i w każdym miejscu, przy ołtarzu, w czasie celebracji Eucharystii znaczonej krzyżem, w konfesjonale, gdzie spełniał się cud przebaczenia grzechów mocą krzyża, na sali wykładowej wśród studentów, nad którymi górował krzyż Pana, którzy słuchali słów mistrza wypowiadanych z katedry krzyża. Nauka krzyża, wiedza krzyża, którą zafascynowani byli święci, oficjalnie kanonizowani i niekanonizowani, będący na drodze ku chwale ołtarzy, zawsze będącej drogą krzyżową, ta nauka była źródłem, inspiracją ich mądrości. Najpiękniejsze słowa wypowiadane z wirtuozerią, elokwentne konstatacje gasną, gdy nie wyrażają mądrości krzyża. Nauka krzyża, którą kierował się nasz mistrz i nauczyciel, pozwoliła jemu z wielkim szacunkiem badać, opisywać i wyrażać się o Indianach kalifornijskich, którzy dzięki inicjacjom byli tym, kim byli, o buddystach, wyznających specyficzną i odrębną od chrześcijaństwa religię. Również nauka krzyża pozwoliła księdzu Dajczerowi mówić z szacunkiem o mistyku islamu Al-Halladżu, który jako muzułmanin poniósł śmierć męczeńską na krzyżu za przekonanie o swej mistycznej jedności z Bogiem. Ksiądz Tadeusz Dajczer, prowadząc prace naukowo-badawcze nad inicjacjami, rytami przejścia, pozostawał wierny nauce krzyża. Wnikając w istotę obrzędów innych religii, nie porzucał krzyża. Zawsze mnie fascynowało to, że mistrz duchowości chrześcijańskiej, to też wyrażałem 2 lata temu, piszący o buddyzmie, o ludach pierwotnych, bo przecież Indianie jakby wpisują się w kulturę ludów pierwotnych, potrafił tą refleksję prowadzić inspirowany właśnie krzyżem. Z jednej strony bezgraniczna wierność Chrystusowi, a z drugiej niezwykła jasność w opisywaniu świata niechrześcijańskiego. Wierność krzyżowi uchroniła go przed jakimkolwiek błędem w interpretacji fenomenu, wartości innych religii. Znając i kochając krzyż Pana Jezusa, który przez wcielenie upodobnił się do każdego człowieka, do każdego bez wyjątku, a przez odkupienie wyzwolił go z pęt zła, mógł rozsądnie i odpowiedzialnie prowadzić refleksję na temat wartości zbawczych innych religii w świetle własnego chrześcijańskiego objawienia. Jako fenomenolog religii i jednocześnie teolog religii wiedział, że nie ma większego fenomenu od krzyża i głębszej teologii od tej, która mówi o człowieku i o Bogu w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Świadectwo krzyża. Najpiękniejsze słowa o Bogu, Matce Bożej, Eucharystii, krzyżu, bez przypieczętowania ich życiem tego, który mówi, nie mają sensu. Pozostają rzuconymi na powierzchnię mowy błyskotliwymi spostrzeżeniami, szybko gasnącymi. Ksiądz Tadeusz Dajczer, kapłan według serca Bożego,
wierny uczeń Najświętszej Maryi Panny, którą w tajemnicy z La Salette proklamował patronką swojego kapłaństwa, kapłaństwa Chrystusowego. Ten obrazek to jak tarcza księdza profesora Dajczera. Był gorliwym świadkiem krzyża. Znający go wiedzieli, że bardzo cierpi. Sam Boży kapłan wiedział, iż każdy kierujący się w życiu swoim nauką krzyża, broniący go i zatroskany o należne jemu miejsce w sercu swoim i sercu drugiego człowieka, usłyszy któregoś dnia słowa: na krzyż z nim, jeżeli będziemy bronić Chrystusa w naszym życiu państwowym, publicznym, prywatnym, intymnym, rodzinnym, na uczelni, usłyszymy słowa na pewno: na krzyż z tym człowiekiem. Ja mam pełną świadomość, że tak usłyszymy. Nie możemy inaczej nie usłyszeć tych słów. Ogromnie w to wierzę. A może nawet sam usłyszę kiedyś te słowa: na krzyż z nim, który tak o krzyżu mówi. Wykłady o krzyżu, czy też wykłady pod krzyżem, rekolekcje z motywem krzyża, traktaty o krzyżu będą wiarygodne, jeżeli ich autor doświadczy na swoim ciele i swojej duszy, w głębi serca, w swoim jestestwie, owoców krzyża. Owocami tymi było cierpienie, którym Bóg obdarował swojego sługę Tadeusza, niezrozumienie, również ze strony tych, którzy go wcześniej rozumieli, a także w ostatnich chwilach życia niemal całkowita samotność, jako znak szczególnego powiązania z Bogiem, szczególnej bliskości i jedności z Bogiem. Wątki biograficzne wielkich ludzi, pokornych, a zatem wielkich, bowiem znających prawdę o sobie, są podobne. Często zmierzch ich życia, w tym śmierć, dokonywała się w opuszczeniu. Rozentuzjazmowane tłumy wcześniej odeszły później. I chociaż owce porzucały swoich pasterzy, to pasterze pozostawali wierni owcom. Ten fenomen świętości ukazujący jej dramatyzm spełnił się w życiu księdza Tadeusza Dajczera. Świadczyć o krzyżu, gdy wszyscy słuchacze i wokół klaszczą, nie jest trudno. Ciężko jest wtedy, gdy niektórzy z nich zaczynają pokazywać pięści. Opuszczenie, samotność, pustka, niezrozumienie może być pięścią. Nasz profesor nie tracił ufności wobec Boga, gdy został sam. To najwyraźniejsze świadectwo krzyża. Osamotnienie i opuszczenie przez innych jest symbolem pełnego zjednoczenia się z Bogiem. Nie sposób by było inaczej. Modlitwa Jezusa wypowiedziana przez Odkupiciela w perspektywie czekającego nań krzyża: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Była proklamacją prawdy o pełnym, całkowitym zjednoczeniu się Syna Bożego z Bogiem Ojcem w Duchu Świętym. Staram się też to zrozumieć w swoim życiu chrześcijańskim. Jeżeli czuję się opuszczony totalnie, to wtedy uważam, wierzę w to, że rzeczywiście w tym moim ciężkim doświadczeniu Bóg jest dla mnie najbliżej. Chcę się tego uczyć. Krzyż i cierpienie. Spuścizna duchowa księdza profesora Tadeusza Dajczera zawiera w wielu miejscach naukę o krzyżu i cierpieniu. Można ją szczególnie znaleźć w tym dziele przywoływanym, wskazanym przeze mnie, ale także i przez innych prelegentów, rozważania o wierze oraz w ostatniej książce księdza profesora z serii rozważania o Eucharystii, Nieodkryty dar. Nasz uczony nie teoretyzuje na temat krzyża i cierpienia. Nie głosi teorii. Jego słowa są teologią wziętą głęboko z życia. To słowa wybitnego duchowego przewodnika, doskonale znającego duszę drugiego człowieka, jego bóle, jego cierpienia, jego krzyże, zatroskanego o ludzkie dusze. To nauka, która pociągała czytającego czy słuchającego do pójścia za Bogiem do końca, ku Bogu. W rozważaniach o wierze ksiądz Tadeusz Dajczer mówi o cierpieniu i o krzyżu w kontekście tak zwanych środków ubogich i bogatych w Kościele. To podział wprowadzony przez Jacques'a Maritain. W innych dziełach też możemy spotkać nawiązanie do tychże środków. Środki ubogie, jak przekazuje nasz mądry przewodnik w drodze do prawdy, są naznaczone znamieniem krzyża i wyrażają jedną z najgłębszych prawd ewangelicznych o ziarnie, które obumierając przynosi plon obfity, jak mówi Jan w Ewangelii swojej. Środki te to przyjęte z miłości ku Bogu cierpienie, bolące kolana na modlitwie, czyjeś nikomu nieznane wyrzeczenia, przekreślenie siebie, życie w wielkiej cichości, milczeniu, kontemplacji, doświadczenie bezradności i oczekiwanie wszystkiego od Boga. Można powiedzieć, to przecież jest definicja krzyża, tym jest krzyż. Nie są one podporządkowane namacalnemu,
doczesnemu powodzeniu, ale w świetle wiary to właśnie one są najbardziej skuteczne, decydują o losach świata. Brak zrozumienia wartości i sensu środków ubogich oznacza brak zrozumienia krzyża. Cierpienie jest środkiem ubogim najskuteczniejszym, bo w nim jest najwięcej ogołocenia. Tutaj też przychodzi refleksja na temat tego ogołocenia w buddyzmie. Są pewne myśli, nie wiem, być może nawet ksiądz profesor nie tyle może inspirował się, ale swoją refleksję, swoją myśl wyraźniej jeszcze ukazywał, znając doskonale pewne prawdy przekazywane chociażby przez buddyzm. W cierpieniu najbardziej rozpina się krzyż. To ono, cierpienie, a mogą być nim nawet drobne rzeczy, rodzi duszę dla Chrystusa. Nie ma przecież nad to nic ważniejszego. Krzyż Chrystusa pociąga ku radykalnemu opowiedzeniu się za Bogiem w naszym życiu, pisał ksiądz profesor. Krzyżem i z krzyża Zbawiciel woła cię, abyś poszedł za Nim, byś Go ukochał tak, jak On ukochał ciebie, aż do końca, wołał tak ksiądz profesor. I ostatni piątek w życiu, ostatni wielki piątek w życiu księdza profesora. Sprowokowany pytaniem o świętego Jana od Krzyża, przeorany cierpieniem, dyktuje przez kilka godzin z właściwą pasją tekst, który powstaje, z którego powstają dwa niezwykłe rozdziały książki Nieodkryty dar. Kiedy Boga nie rozumiem i kiedy i dajesz mi to, co jest najlepsze. Na tle wydarzeń z życia świętego Jana od Krzyża, w którym przeżywa on największe ciemności duchowe i absolutnie nie rozumie już działania Boga, otrzymujemy od księdza Tadeusza esencję duchowej nauki o przyjmowaniu krzyża pod postacią nawet największych i najbardziej niezrozumiałych trudności. Kiedy Boga nie rozumiem, dajesz mi wtedy to, co najlepsze. I dwa słowa, świadectwo też życia księdza Filipa Zdrodowskiego, którym w 2013 roku podzielił się z czytelnikami na temat księdza Dajczera i jego doświadczenia też krzyża. Na świecie jest wiele dróg, pisze autor ksiądz Filip Zdrodowski. Są one długie i krótkie, wąskie i szerokie, prowadzą z góry i pod górę. Pośród nich nasza droga jest przeplatana drogami innych ludzi. Droga wiary księdza Tadeusza, która spotyka się z naszą drogą, nie jest prosta, bywa stroma, ale zawsze prowadzi ku górze. Jest to droga wiary autentyczna, dlatego spotykamy na niej Jezusa i Maryję. Spotykamy apostołów i świętych. Ksiądz Tadeusz był ewidentnym narzędziem w rękach Pana Boga. Dalej czytamy. Matki Bożej, ku dobru wielu z nas, uczniów w Szkole Maryi, krytykę i niesłuszne oskarżenia oraz niezrozumienie, opuszczenie, z którymi zapewne na ostatnim etapie swojego życia ziemskiego pielgrzymowania miał na co dzień, tym bardziej potwierdzają autentyczność jego drogi wiary. Dlatego jestem głęboko przekonany, pisze tenże prezbiter, przyjdzie czas, kiedy ludzie, szukając Pana Boga, sięgną również po duchowość, do której zaprasza nas ksiądz Tadeusz, odnajdując w niej lek i ukojenie dla swojej wiary. Razem ze świętym Janem staną pod Chrystusowym krzyżem i odnajdą tam również na nowo swoją Matkę Maryję. I słowo podsumowania końcowe. I znowu to nasze dzieło, rozważania o wierze. W rozważaniach o wierze ksiądz Tadeusz Dajczer mówi: zobacz, jaka jest Twoja wiara i zobacz, jaka może być. To podprowadza pod decyzję, co chcesz z tym zrobić. Patrząc na krzyż, zobacz, jaka jest Twoja wiara, dodaję już ja. Patrząc na krzyż, odpowiedz, co chcesz zrobić ze swoim życiem. Do tego tytułu też nawiązuje tytuł mojej książki Rozważania o krzyżu. Rozważania te są cyklem refleksji powstałym na przełomie XX, XXI wieku, w czasie, kiedy najmocniej był atakowany krzyż w Auschwitz na żwirowisku. Wstęp do książki napisał były więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego arcybiskup Kazimierz Majdański. Rozważania o wierze to rozważania przy krzyżu, to rozważania o krzyżu. Z tego wstępu zapamiętałem jedno zdanie niezwykłe. Wypowiedziałem je kiedyś publicznie w mediach polskich na żywo, w programie, nie wiem, pierwszym czy drugim Polskiego Radia, kiedy był największy kulminacja sporu o krzyż na krakowskim przedmieściu.
Zacytowałem słowa z księdza arcybiskupa, iż później mnie nie poproszono do komentowania, a nawet jak poproszono i nagrywano, to nie puszczono po prostu. To słowa chyba zbyt mocno uderzyły. Ale w uniwersytecie, w świątyni wolności, której służymy prawdzie, pod krzyżem Chrystusa, on daje nam tą odwagę mówienia. Zacytowałem słowa. Kiedy codziennie, mówi ksiądz arcybiskup Majdański, byliśmy gromadzeni na placu apelowym, Niemcy nam mówili, my wam tego Żyda z krzyża zrzucimy. I tak słuchałem tych słów codziennie, pisze ksiądz arcybiskup Majdański. Codziennie Niemcy nam mówili, że tego Żyda z krzyża zrzucimy. Więc ja odpowiedziałem w radiu, komentując to wypowiedzi księdza arcybiskupa, bardzo mi bliskiego. Mówiłem, tu nie chodzi o przesunięcie krzyża w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu, za pałac, przed pałac, do kościoła, na taki plac czy inny. Tu chodzi o jedno, o zrzucenie tego Żyda z krzyża. O nic innego. Jak się zrzuci Jezusa z krzyża, można z człowiekiem wszystko zrobić. Można go ukrzyżować, kiedy Jezus został zrzucony. Można go omotać, opętać, można zrobić z niego rzecz. Komentowałem później. Mówiłem o tym, że krzyż jest ogromną szansą dla tych, co nienawidzą, dla tych, co go bronią, pewnego pojednania. Tak jak krzyż łączy to, co jest po prawej stronie i lewej, to, co jest u góry i to, co jest na dole. Nie podobało się wolnym mediom te słowa, ale dobrze, że mogę dzisiaj te słowa tutaj w tej sali powtórzyć. Ksiądz profesor Dajczer był czcicielem Matki Bożej Saletyńskiej. Jego obrazek jak tarcza. Wspinał się nie fizycznie na La Salette w francuskich Alpach, ale duchowo na La Salette w Alpach ludzkiego ducha. Udawał się do Matki Bożej cierpiącej, która okazała się z narzędziami męki jej syna. Nie bez znaczenia jest też fakt wokół samego objawienia na La Salette. Przez lata panował wokół tego objawienia, wokół osób, wobec dzieci, które były świadkami, wyjątkowy klimat niezrozumienia. Matka Boża Saletyńska towarzyszyła księdzu profesorowi przez całe życie, bo przecież tak jak herb biskupi jest znakiem, który towarzyszy przez całe życie biskupowi, tak samo ta tarcza, obrazek z myślą wydobytą z świętej księgi była też towarzyszką, ta tarcza życia księdza profesora. Profetyczny był obrazek prybicyjny neoprezbitera Tadeusza Dajczera i wydrukowana na nim myśl zaczerpnięta z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Cytuję. Sługą stałem się zleconym mi włodarstwie pośród was, bym wypełniał Słowo Boże. List do Kolosan 1:25. Teraz, kiedy spoglądamy w optyce prawdy o Matce Bożej z La Salette na życie księdza Tadeusza Dajczera, z perspektywy jego konsekwentnej drogi, jego odwagi profetyzmu i przyjęcia oraz akceptacji ogromnego cierpienia, odwagi mówienia tak, tak, nie, nie, Mateusz 5. Z perspektywy krzyża, kiedy spoglądam, jestem przekonany, że Matka Boża z La Salette prowadziła księdza profesora za rękę. A to, że on o tym nie mówił, nie manifestował, świadczy, że prowadziła go naprawdę. Prowadziła go do krzyża swojego syna, jego ramię, to słowo w objawieniu, treści objawienia nieustannie powraca, kilkakrotnie jest mowa o ramieniu mojego syna, ramię syna Jezusa, ramię syna Matki Bożej z La Salette wspiera dziś także tych, którzy dobrze myślą i mówią, którzy świadczą o swoim duchowym nauczycielu, ich słudze, zleconym przez Boga włodarstwie. Ramię syna broni dobrego imienia księdza Tadeusza. Niech imię Pańskie będzie błogosławione przez księdza Tadeusza Dajczera, naukę i przez jego świadectwo krzyża. Życie księdza Tadeusza Dajczera może być dla nas, jest dla nas wielką lekcją miłości do Boga, do Jezusa Chrystusa i Eucharystii, do Matki Bożej, do drugiego człowieka, do krzyża, jako najwspanialszego daru Bożego.